Cześć, z tej strony Rafalio, witam Was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 5. Dzisiaj sprawdzimy sobie nowe autko, którym jest Audi RS6 Avant z 2021 roku. Autko prezentuje się następująco. Naprawdę powiem Wam, że jak dla mnie jest to najpiękniejsze kombi sportowe. Nie ma, po prostu jak dla mnie nie ma piękniejszego. Byłem zawsze fanem Audi RS6. Jestem ogólnie fanem kombi, więc to robi robotę. Przyłożymy sobie maskę. Wielki silnik, dobrze odwzorowany. Środek w skórze. Nowoczesny styl Audi. Duży bagażnik, jak to na kombi przystało. Pięknie to wygląda. No dobra, wiemy już, że Audi jest piękne, ale przejedźmy się nim. Jak zawsze na początek przetestujemy sobie od 0 do 100. No trochę mu to zajęło. Ale zapewne jest ciężki. Zaraz to sprawdzimy. Ponad 2 tony. 441 kW, 800 Nm. Ale dźwięk robi robotę. Posłuchajcie. Dobra, pojedźmy teraz, sprawdźmy sobie prędkość maksymalną. Z górki udało się 300, 4, 5, 6, 7, 307, myślę, że to jest maks, jaki możemy z niego teraz wyciągnąć. Ale oczywiście przejedźmy się i stuningujmy go. Dobra, jesteśmy już w warsztacie, zobaczymy, jakie to ma opcje tuningowe.
Myślę, że zostawimy go na seryjnym silniku. Co ciekawe, możemy dodać tutaj pakiet ABT, czyli jednej z firm, która zajmuje się tuningowaniem Audi. I rzeczywiście wygląda to bardziej agresywnie. Wybiorę sobie to. Naprawdę są to dokładki karbonowe, ale robią robotę. Teraz wygląda jeszcze bardziej agresywnie. Myślę, że do tego samochodu raczej klatki nie będę wrzucał. Bardziej zostawię to w takim sportowym stylu. Z tuningu mechanicznego byłoby na tyle. Jeszcze zobaczymy sobie, jakie lakiery nam oferuje Audi. O, piękna wyścigowa czerwień. Mi się Audi chyba podoba najbardziej w tym lakierze, jeśli chodzi o seryjny lakier. Spróbujemy zobaczyć, jak to by się miało w jakimś ładnym matowym kolorze. W szarym macie wygląda to całkiem fajnie, jeszcze z czerwonymi dodatkami, więc zostawię chyba w tym kolorze. Przyciemnimy sobie jeszcze szybki, klocki. Klocki chyba w oryginale są najładniejsze. Myślę, że czarne felgi dopełnią tutaj ten smaczek. Tak finalnie wygląda wygląd mojej RS6. Teraz sprawdzimy, jak jeździ po tuningu. Powiem wam, że jest to kawał samochodu. No piękny jest po prostu.
Dobra, sprawdzimy jak teraz od 0 do 100. O wiele szybciej. Prędkość maksymalna pewnie też wzrosła. Ale chcę się po prostu nim przejechać. Zobaczyć jak teraz to jeździ. Myślę, że wyłączę sobie jeszcze kontrolę trakcji. Zobaczymy, czy to polata bokiem. Oj tak, lubi sobie zamieść. Jeździ się cudownie. Ale to lata bokiem. Myślę, że jakbyśmy założyli sobie jeszcze tutaj opony do driftu i zawieszenie, byłoby jeszcze lepiej. Ale ja zostawię sobie w tej specyfikacji. Polecam wam sobie tą furkę zgarnąć. Jest teraz dostępna na playliście festiwalowej za 20 punktów. Na pewno będziecie zadowoleni. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobają wam się moje odcinki, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zostaw po sobie jakiś komentarz. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.